Kilka lat przygotowań, ciężkiej pracy, no i udało się. Pływacy z Tarnowskich Gór przepłynęli kanał La Manche. Cały wyczyn zarejestrowali. Na jakie trudności napotkali i ile czasu potrzebowali na pokonanie tej trasy, o tym Paweł Jędrusik. Przepłynąć kanał La Manche sztafetowo postanowiło 7 pływaków z Tarnowskich Gór. To Natalia Nikiel, Erik Major, Paweł Proszowski, Grzegorz Rybak, Igor Kowolik, Adam Filozof i Jakub Rybak. Do tej pory przepłynąć kanał La Manche zdołało 5 sztafet polskich, a indywidualnie 14 Polaków. Tarnowskie Góry przepłynęli kanał La Manche! Płynęliśmy większość dystansu w nocy, przez to zmagaliśmy się nie tylko z dużymi falami, ale także z brakiem widoku. Płynęliśmy na lampę tylko, wszędzie było ciemno naokoło, więc to też było duże utrudnienie i wyzwanie. Z trudnymi warunkami zmagał się też Jakub Rybak. W mojej kolejności zmagałem się z wschodem słońca, który wpływał na komfort mojego pływania i na temperaturę wody. Temperatura malała, więc płynęło się ciężej. Żeby przepłynąć kanał La Manche, pływacy długo się przygotowywali. Ostatecznie udało im się pokonać przeprawę w mniej niż 9 godzin. Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia. To wielki sukces zarówno dla polskiego pływania, jak i dla całej społeczności miasta Tarnowskie Góry. Przygotowanie do tego wspaniałego wyczynu trwały przeszło 4 lata. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasi zawodnicy zarówno radzili sobie na wodach otwartych, jak i radzili sobie z niskimi temperaturami. Wcześniej pokonaliśmy przeprawę przez Morze Bałtyckie, przez Mazury. Pływaliśmy w zimnych wodach sztolni w Tarnowskich Górach. Pokonanie kanału La Manche to wyczyn z okazji 20-letniej działalności klubu MKS Park Wodny. W Tarnowskich Górach się mówi o tym, że to jest fantastyczne zupełnie. Mamy tak fajną ekipę pływaków, że właściwie ja nie wiem, które drugie miasto ma taki team. Na razie pływacy z Tarnowskich Gór odpoczywają w Anglii. Wkrótce wrócą do Polski, a później być może wyznaczą sobie kolejny cel.